Nowe otwarcie i nowa forma. Piłkarze uczestniczący w meczu o Superpuchar byli głodni ofensywnej gry, to szczególnie wygrana Soccer Punch z Sancho Panza 9-4 potwierdza ten głód. Kluczem do sukcesu było zgranie i skuteczność. Dzisiaj to nie szwankowało, weszliśmy dobrze w mecz, od początku kontrolowaliśmy wszystko i dobrze się ułożyło, dobrze się skończyło. O, zawodnicy dzisiaj stanęli na wysokości zadania, szczególnie napastnicy. No, nie możemy tego powiedzieć o obronie. Defensywa dzisiaj była... No, grała w piłkę otwartą bardzo. 13 bramek, no to najwyższy wynik, najwięcej bramek w historii meczów o Superpuchar. Więc ciężko będzie chyba go pobić. Ostatnie edycje to było 3-0, 3-2, 2-1, a dzisiaj 9-4. No ale to też pokazuje, że napastnicy są w dobrej formie. Pandemia trochę pokrzyżowała rozgrywki, ale teraz nikt o tych kłopotach nie chce już pamiętać. Cieszymy się, że jest bardziej normalnie niż było, chociaż nie wiadomo, co będzie niedługo, bo to zbliża się jesień, zima, ale cieszymy się z tego, co jest, możemy się spotykać w większym gronie. W nowym sezonie trochę zmian w ligach. Wróciły drużyny, które miały grać, a w zasadzie nie są to te same, tylko troszkę mamy nowych drużyn. 8 drużyn w Ekstraklasie, 8 w pierwszej lidze i na razie 6 w lidze drugiej. Gdzieś 4 ludzi zbiera drużyny jeszcze. Jest szansa, że jeszcze dołączą do naszej ligi. Są miejsca. Jeszcze przyjmujemy. Dopóki nie rozegramy trzeciej kolejki, jeszcze mogą dołączyć, najwyżej nadrobią te spotkania. Więc jeżeli ktoś jeszcze miałby chęć, to do drugiej ligi można dołączyć. Soccer Punch to ekipa, która jest ze sobą na dobre i na złe. Jesteśmy ze sobą 6 lat, dla nas to przyjemność, spotykamy się, wszyscy jesteśmy znajomymi. I dzięki temu tworzymy zgrany monolit. Pod wrażeniem zwycięzców i meczu o Superpuchar był koordynator ligi. Widać, że Soccer Punch przygotował się do kolejnej edycji. Na pewno będą walczyć o to, żeby obronić tytuł mistrzowski. Sancho Panza? No dzisiaj takie pierwsze koty za płoty. Myślę, że wyciągną też wnioski z tego spotkania i już do spotkań ligowych, a pierwsze mają w czwartek, już przystąpią lepiej przygotowani. No to czekamy na mecze o ligowe punkty. Czekają też sami piłkarze, organizatorzy, no i wierni kibice.